Witam się w kolejnym odcinku z serii po prostu zakupów. Dzisiaj te takie, można powiedzieć, większe zakupy, rzeczy, które już się pokończyły i już przejdziemy zaraz do tego, co tutaj się akurat znajduje w tych moich zakupach. Tutaj kupione w takiej budce z warzywami jabłka, ja bardzo lubię. Chłopcy od czasu do czasu też sobie biorą po prostu takie jabłuszko po prostu do szkoły. Takie średnie, a czasami nawet można wykorzystać do jakiegoś ciasta na szybko, ale raczej tak tym razem do po prostu spożycia bezpośredniego. Tutaj na kanapeczki, zobaczcie jaka ładna już. Można sobie zrobić albo kanapki, albo po prostu sobie zrobić biały ser, szczypiorek już też jest ze śmietaną, albo po prostu sama rzodkiewka i szczypiorek i śmietana do tego, albo jakiś jogurt, już mamy fajną sałatkę. Mam tutaj dwie sztuki lub do, już od razu wyciągnę sobie z woreczka fajnej takiej rzodkieweczki, fajna rzodkiewka, duża. I przede wszystkim zdrowy posiłek. Także myślę, że może jedną sobie zrobię po prostu ze śmietaną, ze szczypiorkiem, a jedna zostanie po prostu na kanapki. Tak do bezpośredniego po prostu spożycia. No, zabieramy ten woreczek. Nasze porcze. Tutaj kolejne chyba mandarynki, z tego co pamiętam. Teraz zobaczymy. Związane. Tak, mandarynki. Teraz żeśmy się tak nauczyli, że mandarynki muszą w domu być. Wstawię sobie na drugą stronę. I tutaj mamy po prostu do płatków. Miałam mówić płatki do mleka. Płatki do płatków. Czyli tak, te zwykłe takie. W większości zakupy właśnie z Biedronki, te warzywa do takiego sklepiku, po prostu z zieleniaka, czyli tak, kukurydziane, standardówka, płatki. Ja często właśnie im łączę kukurydziane z innymi płatkami, czyli mam jeszcze takie, tym razem coś nowego, takie podusiaki czekoladowe z trąbami pszennymi. Nadziewane 10 witamin. Takie nowość. Jeszcze gdzieś chyba trzecie są płatki. I takie te miodowe. Lupiki. Miodowe takie płatki. Czyli mamy miodowe. Mamy jakieś tutaj takie poduszeczki. Płatki bardzo lubię. Powiem Wam, że mi czasami, jak znajdzie ochota, to też sobie lubię płatki zjeść. No dobra, odkładamy. Odkładamy tutaj dla chłopaków takie te chrupki, zielona cebulka. I samemu można sobie też pochrupać. I zapas paluszków, duże solone paluszki, one są właśnie dobre, bo jest duże opakowanie w Biedronce, 400 gramowe, duże i można sobie też przed tym wizorem pochrupać i dzieci mają do pochrupania. Tutaj mam taki makaron, te niteczki, gniazdka, dwie sztuki, czasami na szybko jakiś rosołek, dosyć małe te opakowania, 250 gram, czyli wzięliśmy dwie sztuki, czyli 500 gram wychodzi, bo jakoś nie było, nie widzieliśmy tych po prostu tych większych opakowań, więc wzięliśmy dwa takie mniejsze. Wzięłam sobie cappuccino, już się kończy, cappuccino orzechowe, od czasu do czasu lubię sobie wypić. Herbatki, dwie herbatki takie smakowe. Mój mąż to nie lubi smakowych, on tylko czarna herbata. Także wzięłam sobie takie owoce leśne, to już nieraz pokazywałam, były w holach zakupowych, i malina i żurawina.
One są dobre, mi akurat smakują. Tutaj tak na szybko, żeby było na gorąco. Parówki, parówki, jeszcze tych parówek nie miałam, 12 parówek w opakowaniu. Parówki z szynki. Zobaczymy, jak one będą smakować. Po 6 tutaj pakowane. Czyli tak na raz, jak chłopak zje 3, drugi 3, to takie jedno tutaj, jedna połóweczka na raz. Dwa takie opakowania tych parówek. Widzicie, pokazane albo w mikrofali, albo w ganku odgrzewać. Tu mamy 440 gram, 220 gram w jednej tej tutaj. Dobra. Co my mamy jeszcze? Kolejną rzeczą, już bardziej taką można powiedzieć, z kategorii chemii, to mamy takie świeczki zapachowe. Powiem wam, fajne są. Ja miałam tą dużą taką świeczkę jakiś czas temu. Powiem wam, że słabo się paliła. I potem fajnie, powiem wam, te można wykorzystać na jakieś przyprawy. Dobrze umyć i można fajnie wykorzystać. Zobaczcie, jak one fajne zatyczki. Czyli można wykorzystać po prostu opakowanie wtórnie, żeby nie wyrzucać, prawda? Też jest to fajne. To jest taka, wiecie, jakaś czekolada. No, powiem wam, że taki kakowy, czekoladowy zapach. Ciekawe, jak to po prostu, jak się będzie paliło, to jak to będzie. A ta jest chyba jaśmin. Jakaś taka też jaśmin. No będziesz ładnie. Powiem, że taka jaśminowa perfumy pachnie. Fajne. Są takie nieduże. Zawsze wieczorem fajnie się zapali. Fajnie to taki klimat i w ogóle pachnie. I tutaj też mam takiego na szybko. Naprawdę czasami. Dzisiaj akurat późno wróciliśmy, więc tak na szybko zrobić sobie na obiad. Czyli tak, mamy tutaj barszcz czerwony z majerankiem. Zupka chińska. Wiem, że to jest niezdrowe, ale czasami człowiek chce zjeść. Kolejna zupka, barszcz czerwony z majerankiem. Pomidorowa z kawałkami pomidorów i guleszowa z wieprzowiną i papryką. Po prostu jak się chce czegoś gorącego, to czasami fajnie jest mieć taką zupkę i się szybko robi. Tutaj mamy dla chłopaków te soczki, te Rivia. One są pakowane po 4 sztuki. Pomarańczowy i wieloowocowy chyba. Tak, wieloowocowy smak. Czyli jeden taki. Jeden takie opakowanie. Oni zawsze sobie biorą do szkoły. Wiadomo, robi się coraz cieplej i pić się chce. I mamy tak. Już standardowa ta moja mąka biedronkowa, bo swego czasu był kryzys. Będzie tej mąki 10 kg, 450 niebieska. Pozostałe 8 kg stoi sobie zaraz koło szafki, bo teraz mąka w biedronce jest pakowana, kiedyś była po 10 kg, teraz jest pakowana po 8 kg, także 8 i plus dodatkowo te 2 kg. Dzisiaj kupiliśmy też chleb, bo po prostu już dawno, powiem wam, nie kupowałam chleba ze sklepu, ale akurat gdzieś chyba ćwiartka chleba została domowego, moja piekę w zasadzie nie kupuję, ale dzisiaj już nie będę miała czasu na pieczenie, więc będziemy jednak na sklepowym chlebie. 2 całe chleby, a jutro pewnie zrobię własny. Czekajcie. No i tutaj mam tą moją mąkę. Pozostałe 8 kg. Mleko to wiecie, to standardówka mleko. Już nie będę wam wyciągać to mleko. Może wam wyciągnę, może tutaj da radę wyciągnąć, nie? Dobrze. Wiecie, to 3,2. Co ja go zawsze kupuję. Chyba, że jak nie ma, to po prostu gdzieś indziej. Akurat byliśmy załatwiać inne sprawy. Byliśmy koło Biedronki, więc tam zostało chyba 2 mleka, mąki też 10 kg, bo piekłam na święta, no i piekę chleb, wiadomo, to też daje kilogram mąki na po prostu na chleb.
jednorazowo, plus dodaję mąkę żytnią. Tam przepis na chleb macie na kanale. I jeszcze tutaj mamy butelkę oleju kujawski, tym razem 3 litrowy. Powiem Wam, że dziś nie było w Biedronce tych olei, tych takich, wiecie, nie markowych, więc wzięliśmy kujawski, dużo idzie do frytek. No dobra, to tyle. Jak się film podobał, zostawiajcie łapkę, pa!